Dzień dobry, zapraszam Was na temat siódmy z działu trzeciego. Jest to temat ostatni dotyczący starożytnego Rzymu, upadek Cesarstwa Rzymskiego. Przez te wszystkie lata Rzym w wyniku podbojów zajął potwornie duże terytorium. Był to teren na pewno Europy, ale również teren Azji czy Afryki Północnej. I utrzymanie takiego terenu okazało się niezwykle uciążliwe. Największym problemem Imperium Rzymskie miało z zabezpieczeniem granic. Tak naprawdę co i rusz wybuchały wojny gdzieś na granicach. Duże zagrożenie było na wschodzie, gdzie mieszkało tak zwane plemię Partów. I to plemię bardzo często najeżdżało na Imperium Rzymskie. Ale również na północy, w okolicach Renu i Dunaju, Rzymianie spotykają się z plemionami zamieszkującymi ziemie tak zwane Barbaricum. Barbaricum to ziemie zamieszkiwane przez barbarzyńców, czyli mieszkańców mieszkających poza granicami Imperium Rzymskiego, wyznających inną religię, mówiących innym językiem. Ale jak najbardziej te plemiona, były to przede wszystkim plemiona germańskie, dackie czy sarmackie, te plemiona utrzymują kontakt z Imperium Rzymskim, ponieważ ten kontakt oparty jest przede wszystkim na handlu. Plemiona barbarzyńskie bardzo chętnie zakupują pewnego rodzaju towary od Imperium Rzymskiego. Zachwycają się też tymi towarami, widzą niezwykły postęp Imperium Rzymskiego, no i chcą dotrzeć do tego Imperium. I tutaj mają problem, ponieważ na granicy postawiono limes, czyli ten mury takie, które mają odgraniczać właśnie Imperium od pozostałej części świata, są wznoszone warownie. No i dla barbarzyńców jest to dosyć duży problem. W drugim wieku naszej ery barbarzyńcy rozpoczęli wielkie przemieszczenia ludności i Rzymianie musieli zmierzyć się z tym, że barbarzyńcy właśnie zaczynają wchodzić na ich tereny i dochodzi do wielu bitew. Rzymianie po prostu próbują powstrzymać barbarzyńców. Niestety najazd plemion barbarzyńskich jest tak duży, że legiony rzymskie nie są w stanie zatrzymać tych najazdów i zagrożenie od strony północnej staje się realnie coraz większe. Dodatkowo w III wieku naszej ery Imperium Rzymskie przeżywa niesamowity kryzys polityczny, ale też kryzys wojskowy. Wówczas to rozpoczyna się taki zwyczaj, że władcę można usunąć z tronu. Dochodzi tutaj również do morderstw i takim pierwszym cesarzem, który jest zamordowany, jest Aleksander Sewer, który w wyniku właśnie morderstwa zostaje pozbawiony władzy. Kolejni cesarze są wznoszeni na tron poprzez wojsko, ale również przez to wojsko są bardzo szybko usuwani. Osłabienie tej władzy cesarskiej, bo widać, że cesarz w tym momencie nie ma tak silnej władzy jak do tej pory, powoduje większe ryzyko najazdów ze strony chociażby państw barbarzyńskich. Dodatkowo na wschodzie coraz silniejsi robią się Persowie, którzy od strony wschodniej również najeżdżają na Imperium Rzymskie. Barbarzyńcy, widząc dosyć duże zyski w Imperium, zaczynają się też jednoczyć i zaczynają łączyć siły, żeby to Imperium podbić. Zaczęli zagrażać m.in. tutaj Goci, którzy systematycznie zaczęli przemieszczać się z terenów Skandynawii na południe. I to właśnie Goci zaczynają mieć dosyć duże stanowią dosyć duże zagrożenie dla Imperium Rzymskiego. Tutaj pojawia się też problem w legionach, ponieważ legiony nie są w stanie utrzymać bezpieczeństwa na granicach, po prostu legionistów jest za dużo. A też dowódcy wojskowi zaczynają widzieć pewnego rodzaju zyski z tego, że mają władzę. I rozpoczyna się taki okres, można powiedzieć, nieposłuszeństwa w dowódców wojskowych, którzy zaczynają dokonywać nielegalnego przejęcia władzy, czyli uzurpacji. Pojawiają się uzurpatorzy, czyli osoby, które przejmują władzę. Ci dowódcy wojskowi
zaczynają rządzić na danych prowincjach, przestają płacić podatki do Rzymu, odmawiają też wykonywania pewnych zaleceń, które są z Rzymu, i to zaczyna powodować bardzo duży kryzys gospodarczy. Czyli mamy kolejne niebezpieczeństwo, jakie jest w cesarstwie, od najazdów właśnie ludów barbarzyńskich, najazdów ludów wschodnich i nieposłuszeństwa wojska, jak i również słabości władzy cesarskiej. I ten kryzys starano się jednak zażegnać i na przełomie III-IV wieku pojawia się cesarz Dioklecjan, który przeprowadza szereg reform. Były to reformy wojskowe, administracyjne, reforma również gospodarcza. I ten cesarz zmienił też system władzy, przez co udało mu się zostać na tronie dosyć sporo lat i troszeczkę uspokoić cesarstwo rzymskie. Cesarstwo, które jest w takiej fazie, można powiedzieć, już lekkiego upadku. Cóż takiego ten cesarz zmienił? Po pierwsze, on ustanowił taki system tetrarchii, czyli rządów czterech. Polegało to na tym, że mają rządzić cesarstwem rzymskim cztery osoby. Dwóch będzie nosiło tytuł Augustów, a dwóch tytuł cesarzy. Oni mają stanowić jednocześnie jedność, mają rządzić wspólnie i po kilku latach takich rządów dwóch władców, czyli dwóch Augustów, ma abdykować. Na ich miejsce mają wejść ci, którzy mieli tytuł cesarza, ale jednocześnie ci, którzy wejdą już na ten wyższy stopień, mają wyznaczyć swoich następców. I ten system spowodował, że sytuacja w Imperium Rzymskim się uspokoiła. Ten Rzym troszeczkę ten kryzys na chwilę zatrzymał. Czasy panowania Dioklecjana to też odejście od pryncypatu, czyli już przestaje być tym pierwszym, najważniejszym senatorem. A czasy Dioklecjana to czasy, kiedy władcę określa się jako pana i boga jednocześnie i nazywa się to dominat. O tym dominacie już kiedyś wspominaliśmy, czyli mamy moment też zmiany władzy od princepsa, od pryncypatu do dominatu. Dioklecjan rzeczywiście wprowadził dosyć dużo reform, przede wszystkim wprowadził taką reformę wojskową, która polegała na tym, że on podzielił zadania legionów. Część legionów wysłał na granicę, tam gdzie mamy limes, które to legiony mają chronić granicę przed najazdami, a pozostała część legionów stacjonowała w prowincjach. W tym momencie pozwalało mu to w każdej chwili na przesunięcie jednostek wojskowych i zapewnienie w tym momencie takiego bezpieczeństwa na granicy i zmniejszenia najazdów. Te wszystkie zabiegi, które Dioklecjan przeprowadził, chwilowo wzmocniły władzę cesarską, ale pojawiły się nowe zagrożenia dla imperium, których pewnie się nie spodziewał. Coraz mocniej dawała się wykazywać różnica pomiędzy częścią zachodnią cesarstwa rzymskiego, a częścią wschodnią. I to bardzo mocno zostało podkreślone na początku IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn Wielki zakłada nowe miasto na terenie dawnego greckiego ośrodka, na terenie Bizancjum, zakłada miasto Konstantynopol. Rzym zaczyna tracić na znaczeniu. Coraz więcej cesarzy zaczyna wybierać na swoją siedzibę inne miasta, w tym też Konstantynopol. Dodatkowo w tej części wschodniej łacina zaczyna, może nie tyle co zanikać, co greka zaczyna zajmować miejsce łaciny. Ta łacina staje się po prostu takim językiem drugorzędnym. I ostatecznie w 395 roku cesarz Teodozjusz Wielki, jak to jest określone, na łożu śmierci dokonuje podziału cesarstwa pomiędzy swoich dwóch synów. I tak powstaje cesarstwo zachodnio-rzymskie ze stolicą w Rzymie, z językiem urzędowym, językiem łacińskim, z dominującym oczywiście chrześcijaństwem. I to cesarstwo zachodnio-rzymskie no nie przetrwa długo, bo już Wam powiem, że ono padnie w 476 roku, o czym jeszcze dzisiaj wspomnę. No i powstaje też druga część, tak zwane cesarstwo wschodnio-rzymskie.
o nazwie późniejszej też Bizancjum, ze stolicą w Konstantynopolu i z językiem urzędowym greckim. I to cesarstwo przetrwa jeszcze 1000 lat, do roku 1453. Niestety cesarstwo właśnie ulega podziałowi, a w tym czasie, kiedy to cesarstwo, Imperium Rzymskie zaczyna właśnie już chylić się ku upadkowi, mamy do czynienia z tak zwaną wielką wędrówką ludów w Europie, co też się przyczynia do tego, co się dzieje w ogóle z tym cesarstwem. Co to jest wielka wędrówka ludów? Tutaj od strony wschodniej przybywa, dokładnie na północ od Morza Czarnego, przypływają wielkie plemiona Hunów, którzy są pochodzenia tureckiego i jest to lud koczowniczy. Pojawienie się Hunów wzbudziło niepokój wśród samych barbarzyńców, ponieważ Hunowie byli dosyć walecznym narodem, byli też inaczej zbudowani, mieli inny wygląd. Ludy barbarzyńskie się po prostu bały tych Hunów. I w tej sytuacji ludy barbarzyńskie rozpoczynają też się przemieszczać, uciekać przed tymi Hunami, no i chcą wejść na teren Imperium Rzymskiego. I taką zgodę też dostają od cesarza Walensa, który wyraża zgodę na to, żeby ludy barbarzyńskie przekroczyły granice Imperium i zamieszkały na terenie Imperium. Niestety ludy barbarzyńskie, kiedy przekroczyły granice, wcale się nie dostosowały do nowych warunków, tylko zaczęły walczyć o swoje, wszczynały bunty. Byli też źle traktowani przez rzymską administrację, ponieważ byli obcy. Ten bunt skończył się taką słynną bitwą pod Adrianopolem w 378 roku, kiedy to armia rzymska została rozgromiona przez barbarzyńców. W tej bitwie poległ sam cesarz Walens, który wcześniej pozwolił barbarzyńcom na osiedlenie się na swoich terenach. Goci, którzy weszli właśnie wtedy do Imperium Rzymskiego, nie poprzestali na tej jednej bitwie, zaczęli pustoszyć rzymskie prowincje na terenie Półwyspu Bałkańskiego. Sytuację opanował kolejny cesarz, Teodozjusz Wielki, który zawarł z Gotami pokój i w zamian za to, że oni dostali zgodę na osiedlenie się na terenie cesarstwa, to mieli też cesarstwu udzielać zbrojnej pomocy. Niestety to porozumienie okazało się nietrwałe, ponieważ Goci wkroczyli dalej, wkroczyli na teren Italii, dalej dokonywali podbojów. Jak Hunowie zaczęli wchodzić na tereny Europy Zachodniej, no to nie tylko Goci rozpoczynają tą wielką wędrówkę, ale również Wandalowie, Alanowie, Swebowie. To są kolejne plemiona, które znajdziecie na mapie, które przeprawiają się. Tutaj Wandalowie dostali się na tereny Afryki Północnej, a Galowie przenieśli się na teren Hiszpanii. Rzymianie zaczynają tracić na swojej niezależności. Pojawia się coraz więcej plemion barbarzyńskich, które rozpoczynają na terenach Imperium Rzymskiego, walącego się Imperium, słabego Imperium Rzymskiego, zaczynają tworzyć swoje własne odrębne państwa. W Galii w taki sposób powstaje właśnie państwo Gotów, a w Afryce państwo Wandalów. Wandalowie dokonali jeszcze jednej ważnej rzeczy. W 455 roku splądrowali Rzym, przedostali się z terenów Afryki Północnej, splądrowali Rzym, dokonali wielkich zniszczeń i od tamtego momentu ludzi, którzy dokonają bezmyślnych dewastacji, nazywamy właśnie Wandalami, od tego plemienia Wandalów, które wtedy się pojawiło. Pamiętajmy, że cały czas Rzymianie i wszystkie ludy germańskie mają zawarty sojusz. Ten sojusz jednak okazuje się nietrwały. Momentem przełomowym jest rok 451, kiedy to Hunowie osiągają swój szczyt potęgi i pod rządami Attyli wkraczają do Galii, do plemion germańskich. Co prawda oni zostali powstrzymani na polach kataluńskich, ale to nie powstrzymało dalej
podbojów wszystkich plemion, które teraz się znalazły na terenie Imperium Rzymskiego. A mamy już i Hunów na terenie Imperium Rzymskiego, i mamy barbarzyńców, i w drugiej połowie V wieku cesarz, który sprawował kontrolę nad całym imperium, stracił całkowicie tutaj władzę nad tym terenem i ostatecznie dochodzi do takiego ważnego wydarzenia właśnie w 476 roku. Wódz germański Odoaker pozbawia władzy ostatniego cesarza Rzymu i tu jest taka ironia losu. Ostatni cesarz nazywał się Romulus, tak jak nazywał się pierwszy władca Rzymu, czyli Odoaker w 476 roku pozbawia władzy ostatniego cesarza Rzymu i tą datę uznaje się za upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Jednocześnie ta data oznacza koniec starożytności, więc rok 476 kończy nam starożytność, kończy nam istnienie Imperium Zachodnio-Rzymskiego, Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, pozostaje tylko Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, które przetrwa jeszcze 1000 lat. I o tym, co się działo na terenach Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, no to o tym opowiemy już przy kolejnej lekcji, przy nowym, czwartym dziale, początki średniowiecza. Dziękuję bardzo.